Cześć moi drodzy, bardzo mi miło gościć Was w dzisiejszym odcinku, bo jest to jeden z takich odcinków, które lubię najbardziej, bo będę mówić o człowieku niezwykle utalentowanym. Jednym z najbardziej zdolnych kompozytorów muzyki rozrywkowej w Polsce w ogóle. Człowieku, o którego talencie nie ma co dywagować, bo po prostu są na niego dowody w przypadku jego dorobku artystycznego, tego jak popularny był ten dorobek i jak jest popularny do dziś. W latach 70 dla swojej żony Anny Jantar skomponował kilkadziesiąt piosenek, w tym ponadczasowe przeboje, takie jak Tyle Słońca w Całym Mieście, Najtrudniejszy Pierwszy Krok, Moje Jedyne Marzenie, Za Każdy Twój Uśmiech, Wielka Dama Tańczy Sama. I był także autorem dziesiątek przebojów dla innych artystów. Z drugiej strony jego życie prywatne zawsze elektryzowało media i opinię publiczną. Również za sprawą związków, które tworzył, dramatów, które w życiu przeżył, jego dzieci. Jaki był Jarosław Kukulski wiedzą na 100% tylko jego najbardziej Bliżsi. Ale mimo wszystko, dzisiaj postaram się przybliżyć Wam jego postać. I tak jak wspomniałam, będzie to niesamowita przyjemność, bo kiedy mam gorszy dzień, uwielbiam rozkręcić sobie na full radio w samochodzie i właśnie śpiewać jego kompozycję. Więc jeżeli spotkacie mnie gdzieś na trasie, akurat będę się wydzierała, istnieje duża szansa, że będą to utwory Jarosława Kukulskiego w moim wykonaniu, i uwierzcie mi, bardzo dobrze, że będziecie to widzieć. A nie słyszeć. Więc zanim Wam opowiem o tej historii, przerwa w audycji. Zapraszam teraz wszystkich zainteresowanych naturalnymi rozwiązaniami, również jeżeli chodzi o kosmetyki, do wysłuchania kilku słów na temat kosmetyków, właśnie i do zapoznania się z w 100% naturalnym dezodorantem z konopi. Jest to kultowy już produkt, a także bestseller marki Hempking. Miałam okazję testować te produkty w ostatnich dniach i mogę Wam je śmiało polecić. Dlaczego warto używać takiego antyperspektywy? Bo ma prosty skład. Właściwie jest to sama natura, ale to nie będzie Was dziwić, jeśli znacie markę Hempking. A jeśli nie, to zdradzę Wam, że Hempking właśnie dostarcza naturalnych. Produktów ze sprawdzonymi składami, tak aby czynić życie ludzi zdrowszym. Do tego również edukują, promują zdrowy styl życia bez chemii, a wiem, że jest wśród Was wielu osób, które właśnie w ten sposób stara się żyć, więc myślę, że będzie to coś, co Was powinno zainteresować. No i dlaczego w przypadku dezodorantu podkreślam ten naturalny skład? Bo dezodorant wydaje się niby błaha sprawa, a jednak ma duży wpływ na nasze zdrowie. Wydaje nam się na co dzień, że powinien być skuteczny i tyle, ale zapominamy często, że właśnie nie blokując gruczołów potowych, naszemu organizmowi pracować w 100% procentach. I działać poprawnie to niezwykle ważne, by nie zakłócać naturalnych procesów zachodzących w naszym organizmie. Niestety tak się dzieje przy używaniu wielu antyperspirantów. Taki typowy antyperspirant to właściwie sama chemia, na dodatek często też podrażnia. Natomiast tutaj ekstrakt z CBD pielęgnuje naszą skórę, nie wysusza jej. I powiem Wam, że nie ufałam do końca tej formie w kremie, ale okazało się, że jest super. Nie brudzi ubrań, nie lepi się, pozostawia pudrowe wykończenie. Mam tutaj dwa zapachy. Ten czarny jest uznawany bardziej za męski, ten jasny za damski, bo jest o zapachu wanilii i kwiatów liang-liang, a ten jest o zapachu mięty pieprzowej, ale powiem Wam, że to takie trochę unisexy, więc w sumie jeżeli chcielibyście na przykład dla siebie i dla swojego partnera zamówić jeden, żeby to wypróbować, to można jak najbardziej. No i oczywiście muszę mieć coś dla Was, jeśli zdecydujecie się zamówić coś z Hempking, będę mieć dla Was 20% zniżki, właściwie na wszystko z kodem Paula 2. 20. W promocję nie wchodzą waporyzatory, zestawy oraz kategoria Last Minute. Więc zobaczcie, może coś poza tymi antyperspirantami przypadnie Wam do gustu, jeśli w ogóle filozofia tej marki Wam odpowiada. Oczywiście link zostawiam Wam w opisie i w pierwszym komentarzu. Serdecznie zapraszam, żeby się zapoznać. A teraz zabieram Was już do historii Jarosława Kukulskiego. Jarosław Kukulski urodził się we wrześniu, 25 maja 1944 roku. I wiele lat później, na chodniku przed budynkiem, w którym się urodził, powstanie tablica pamiątkowa, informująca, że tutaj urodził się Jarosław Kukulski, polski kompozytor, honorowy obywatel wrześni. A pan Jarosław talent i zainteresowanie muzyką odziedziczył po swoim ojcu. Ojciec grał na kilku instrumentach, śpiewał niezłym głosem, dysponowała matka, ale muzykowaniem parali się amatorsko. Wspominał w rozmowie z magazynem literackim Phoenix. Jednak w przypadku syna rodzice postanowili, kiedy tylko zorientowali się, że są ku temu predyspozycje, żeby mały Jarosław w przyszłości muzyką zajmował się mniej amatorsko niż oni, postawić na to bardzo wiele i wysłali go od razu do szkoły muzycznej. Naukę muzyki kontynuował właściwie przez cały Życie. Do tego zawodu przygotowywałem się od najmłodszych lat. Jako sześciolatek uczyłem się gry na fortepianie. Mając 13 lat napisałem pierwszą kompozycję. Ale choć grał na fortepianie w szkole muzycznej, na studiach wybrał obój jako instrument wiodący. Na oboju jednak kariery nie zrobił, choć ta do niego przyszła. Na początku związał się z zespołami jazzującymi. Grał w zespole Waganci. Czyli Big Beat. Był klawiszowcem i liderem tej grupy. W niej występowała także Anna Janta. Tak się poznali. Grupa jednak szybko się rozpadła, a o tym, jak potoczyły się losy Jantar i Kukulskiego, opowiedziałam w osobnym odcinku, znajdziecie go w karcie, więc nie będę tutaj aż tak mocno się na tym skupiała. Choć oczywiście o Annie Jantar będzie dużo, bo była ona nieodłącznym elementem życiorysu Jarosława Kukulskiego. I na odwrót. Para pobrała się 11 kwietnia 1971 roku w Poznańskim Kościele Świętej Anny, a później doczekali się córki Natalii, natomiast Kukulski miał nosa, co w muzyce będzie się sprzedawać. Dlatego zajął się muzyką rozrywkową, chociaż przygotowanie miał przecież klasyczne. Ogólne wykształcenie muzyczne, jakie uzyskałem po ukończeniu PWSM, dało mi zupełnie wystarczające podstawy do zajmowania się tą dziedziną. Wspominał, komponowania nikt nikogo nie nauczył. To przecież sprawa pewnych zdolności wrodzonych i inwencji twórczej. Najszybko się okazało, że panu Jarosławowi akurat ani inwencji, ani zdolności nie brakowało. I tutaj właśnie wracamy do Anny Jantar, choć za daleko nie uciekliśmy, bo właśnie dla niej Kukulski skomponował pierwsze wielkie hity. Para była razem przez ponad 10 lat i właśnie z tego okresu mamy niesamowite kompozycje. Oczywiście z czasem Anna Jantar zaczęła, także korzystać z dzieł innych kompozytorów. Ale jednak bez Kukulskiego nie ma pewności, czy właściwie ktokolwiek by jej cokolwiek proponował, bo czy zrobiłaby taką karierę, czy nie. Warto wymienić największe hity. Co ja w tobie widziałam, zawsze gdzieś czeka ktoś. Za każdy uśmiech najtrudniejszy pierwszy krok, moje jedyne marzenie, wielka dama, czy tyle słońca w całym mieście. I nie kryli, że w tych piosenkach przemycali nieco ze swojej prywatności. Dotyczyły one ich wspólnych doświadczeń, wspomnień, przeżyć. Niestety, jak wiecie, nie było w tej pięknej historii muzycznej, no, szczęśliwego zakończenia. Bo 14 marca 1980 tego roku Samolot, którym leciała Anna Jantar, rozbił się pod Warszawą. Oczywiście cała Polska była w ogromnym szoku, ale nic to w porównaniu do tego, co przeżył Jarosław Kukulski, który przecież już czekał na żonę na lotnisku. Dla rodziny Kukulskich była to wręcz niewyobrażalna tragedia, która na zawsze zmieniła ich życie. I chociaż mówi się, że w małżeństwie Anny i Jarosława od jakiegoś czasu nie działo się zbyt dobrze, nie mamy pewności, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby Anna wróciła, w końcu można na nią czekać. W końcu pisali do siebie listy. W końcu żadne z nich nie powiedziało ostatecznie, że na tej miłości kładzie już krzyży. Tym bardziej właśnie, że Jarosław Kukulski czekał na tym lotnisku na nowe otwarcie, na nowy rozdział z żoną, na to, żeby poprawić to wszystko, co do tej pory nie wychodziło i nie doczekał się, mam wrażenie, że sprawia, że jest to jeszcze większa tragedia. Anna Jenta rozsirociła córkę, ale mam wrażenie, że także i Kukulskiego. Początkowo bardzo się załamał, skupił się na córce. Potem nie było tajemnicą, że spotykał się z wieloma kobietami, ale nie potrafił znaleźć tej jedynej. Cieszył się dużym powodzeniem i chciał też ułożyć sobie życie na nowo. W jakimś programie określił się mianem poszukiwacza. Do dziś śmieję się z tego słowa, mówiła Natalia Kukulska. Mówił, że w każdej kobiecie podświadomie szukał mojej mamy i może dlatego nie mógł sobie Życia ułożyć, podkreślała. Ale jak to często bywa, artyści w cierpieniu są bardzo płodni, więc i z tego okresu mamy niesamowite wręcz kompozycje pana Jarosława. Tworzył muzykę do muzykali, spektakli, filmów, zaczął komponować dla innych wykonawców, Haliny Frąckowiak, na przykład Papierowy Księżyc, Serca Gwiazd, Anna już nie mieszka tu, Krzysztofa Krawczyka, To, co dał nam świat. Życia Mała Garść, Ireny Jarockiej, Bitalmania Story, czy Eleni, Muzyka Twoje imię Ma. Pisał także dla German, Cwynara. Bogdany Zagórskiej i Jadwigi Strzeleckiej podaję Wam za onetę. W końcu jednak poszukiwacz przestał poszukiwać i poznał swoją drugą żonę, Monikę Borys. Początek ich znajomości był czysto zawodowy. Zobaczyłem Monikę w teledysku. To nie jest pora na miłość. Zwróciła moją uwagę od strony zawodowej. Właśnie poszukiwałem nowej piosenkarki, dla której mógłbym komponować piosenki. Poprosiłem reżysera o kontakt z Moniką i w ten sposób poznaliśmy się też prywatnie. I między tą dwójką szybko zrodziło się Uczucie. Jarosław Kukulski został nie tylko mężem młodej wokalistki, ale twórcą jej piosenek. Co ty, królu Złoty? Nie masz prawa, ty uratujesz mnie. To te najpopularniejsze. Była przebojowa, piękniutka, miała ogromny temperament. Myślę też, że była we mnie zakochana. Tyle, że liczyła na zbyt wiele z mojej strony, wspominał kompozytor w swoim ostatnim wywiadzie dla Angory. Bo faktycznie to małżeństwo niestety miało być dalekie od ideału. Szybko zaczęły się między nimi tarcia i to właśnie na polu zawodowym. Chciała, abym pisał dla niej piosenki i nie rozumiała, że aby to były dobre rzeczy, potrzebuje oddechu. Z biegiem czasu coś zaczęło między nami pękać mówił w Angorze. To co działo się w domu Kukulskich wtedy zdradzała także Irena Jarocka, która współpracowała z Kukulskim która w tym domu bywała. Jestem obok tej całej farsy. Ogólnie w zespole sympatycznie, tylko Kukulscy nie mogą sobie miejsca znaleźć. Wieczne zazdrości Jarka, Moniki i Natalki żaliła się. A para w 1989 roku doczekała się narodzin syna? Piotra, ale już wcześniej także córka Jarosława Kukulskiego, Natalia Kukulska, wyrosła na jedną z największych gwiazd, o ile nie największą do dzisiaj, muzycznych gwiazd dziecięcych w naszym kraju. Każdy przecież zna puszek o kruszek. Wydała trzy albumy: Natalia, Bajki Natalki i Najpiękniejsze Kolendy. Natomiast ze swojego dzieciństwa Natalia pamięta głównie komponującego ojca. Byłam świadkiem powstawania większości jego kompozycji i ukrywała, że jej ojciec pracował na zamówienie czyli była Zrobienia piosenka dla danej wokalistki czy artysty, więc siadał i robił. Ale też po prostu mm, siadał do pisania, do komponowania wtedy, kiedy czuł się źle, kiedy chciał sobie poprawić humor. A takich chwil było dużo, bo jak słyszycie, jego życie usłane różami nie było. Cieszyła się natomiast, że jej tata nagrywał bardzo dużo z życia rodziny, więc ma nagrania pokazujące, jak rodzice pracowali, jak w sumie funkcjonował ich dom na co dzień, przez mogła sobie wyobrazić jak to było i niestety, jakby to było, gdyby nie ten tragiczny wypadek. Mój tata miał odruch nagrywania na kasetach domowego życia, gdy byłam mała i zaczynałam śmiesznie mówić. Są tam prywatne rozmowy i mogę sobie wyobrazić jak wyglądała ta nasza codzienność. Są zarejestrowane momenty, gdy tworzyli piosenki, gdy mama mówiła tutaj tak, a tutaj nie tak. Albo rozmowy ze mną, albo jak mama mi coś śpiewała, albo jak przekomarza się mówiła w Vivie. Mijały lata, w małżeństwie Kukulskiego i Borys nie działo się lepiej niestety, ale postanowili oni przedłożyć szczęście dziecka na swoje. Pędziłem z Moniką 15 lat, właściwie tylko dla Piotrusia, a potem uznaliśmy, że jest już na tyle duży, że przyjmie rozstanie w miarę bezboleśnie – wyznał kompozytor. Ale już podczas trwania tego związku małżeństwo było pod dużą presją medialną. I tutaj mam wrażenie, że na negatywną postać niestety kreowano panią Monikę. Chociaż tak naprawdę nie Niewiele wiemy na ten temat i niewiele wiemy, ile to miało wspólnego z prawdą, co w mediach pisano. Natomiast mówiono, że młoda żona zawładnęła mężem, a on tak jakby nie miał własnego rozumu i robił dla niej wszystko, co ona chciała znacie mnie, więc wiecie, że z dużym dystansem podchodzę do takich doniesień, bo to jest takie uprzedmiotawianie jakby tych facetów zawsze, że te kobiety to takie przebiegłe, one wszystko wiedzą, co robić, rozstawiają ich jak pionki, a oni tacy bezwładni no po prostu no, nie wiedzą, jak się w tym wszystkim ogarniać. Małżeństwo ostatecznie przeszło do historii w 2003 roku, a pani Monika nie kryła, że ani małżeństwu medialne zainteresowanie, które na nią spadło, nie służyło ani jej dalszej karierze. Właściwie Widziałam taki tytuł, że w sumie zaszczuta przez media zrezygnowała z kariery i chyba może coś w tym być. Postanowiłam się po prostu rozwieść i zniknąć z życia rodziny, w której nigdy nie byłam akceptowana, naiwnie licząc, że nagonka na mnie się skończy, ale nawet gdy już nie byłam częścią tej rodziny, nadal przy każdym artykule czy wywiadzie z Natalią czytałam, jakie ona miała straszne życie ze mną, jaka jestem okropna, wyznała w rozmowie z onetem. No i ja tutaj nie mam na myśli w ogóle, jakby przeciwstawianie się. Temu, co pisała czy mówiła Natalia Kukulska, broń Boże, właśnie w ogóle w to nie chce wchodzić. Natomiast uważam, że po prostu, jeżeli coś się klika, a tutaj takie dramaty są, to jest to w jakiś sposób wyolbrzymiane po to, żeby się sprzedawało. Nie ma co kryć. Więc ja nie zamierzam tego konfliktu rozgrzebywać. Jak dobrze wiecie, uważam, że rodzinne sprawy najlepiej, żeby w rodzinie były załatwiane. Nadmieniam dla przedstawienia całości sprawy, że niestety istniał konflikt zarówno między Natalią a Moniką, jak i między dziećmi Jarosława Kukulskiego, bo kiedy gdy wybuch konflikt między Natalia a jej bratem Piotrem, ona starała się tego nie komentować. Potem udało im się na szczęście dogadać. Dziś relacje mamy bardzo poprawne, nie są jakieś bliskie, bo jego nawet nie ma w Polsce. Chciałabym, żeby był szczęśliwy, żeby znalazł swój cel w życiu i kibicuję mu, żeby tak się stało, mówiła w wywiadzie. Natomiast Natalia Kukulska współpracowała z ojcem. Gdy dorosła, również tata pisał dla niej hity. Tworzył to jednak pod pseudonimem, żeby nie obarczać córki swoim nazwiskiem. Więc możecie zobaczyć podpisanego go jako Roberta Kirleja. Na przykład napisał: Im więcej ciebie, tym mniej. Był otwarty, pozwalał aranżować swoje utwory młodym artystom, ale kiedy jego córka zaczęła współpracować z młodymi kompozytorami. By troszeczkę odeszła od tego, co tata proponował, nie do końca był w stanie to przyjąć. A Natalia nie ukrywała, że ich wizje artystyczne szybko się rozjeżdżały. Wcześniej tata był dumny, że po latach napisał hit, ale potem zaczęli spierać się w tematach muzyki. Nasza relacja zawodowa była lekko skomplikowana. Oczekiwaliśmy nieco innych rzeczy, inaczej patrzyliśmy na wiele spraw. Tata widział, że coraz bardziej się od niego muzycznie odsuwa i trochę go to bolało. On myślał chwytliwością utworu, a ja nie. Początkowo nie rozumiał, że moim celem nie zawsze było, Posiadanie przeboju, lecz zrobienie czegoś ciekawego, nieoczywistego, zaskakującego i wychodzenie poza pewne schematy. Często się więc spieraliśmy. Gdy jednak zobaczył, że jestem w tym konsekwentna i idę swoją drogą, zmienił podejście. A jaki był prywatnie, możecie dojść do mylnego wniosku, patrząc na zdjęcia, które Wam tutaj pokazuję, bo tam jest zwykle poważny i zamyślony. A podobno był to człowiek bardzo pogodny, radosny i często uśmiechnięty, po prostu zabawny. Był towarzyski, bardzo. Bardzo zabawny. Lubił kino, pasjonował się podróżami, dużo pływał. Mówił, że ma duszę sportowca, tym bardziej, że nie lubił upływającego czasu. Chciał sobie nieco pomóc, by wyglądać jak najdłużej dobrze i cieszyć się zdrowiem. Interesowały go boks i tenis, którego zresztą świetnie grał. Był też człowiekiem bardzo oszczędnym. Wszystko jednak zmieniło się w 2000 roku, gdy Jarosław Kukulski zachorował na raka. Był bardzo dzielny, nigdy nie narzekał, wspominała Natalia. Od 60. roku życia był nieustannie niedializowany. Nawalało mu dosłownie wszystko. Przeszedł dwa zawały, miał tętniaka aorty brzusznej i to nie jednego, który był największym zagrożeniem. Lekarze mówili, że chodzi z bombą. Mimo wszystko miałem wrażenie, że walkę z chorobą wygraliśmy. W 2010 roku natomiast Jarosław Kukulski przeszedł bardzo trudną, ale ważną operację. Wszczepienia stent graftu. Zabieg miał miejsce w klinice w Norymberdze, gdyż był skomplikowany. Niestety, to typowy przykład sytuacji, gdy operacja się udaje, a pacjent umiera, nawet jeśli nie od razu. Tata zmarł 13 września, a operowany był 12 maja. W niedzielę był jeszcze u nas na obiedzie, siedział do wieczora, jak to często miał w zwyczaju. Mówił, że oglądał opole, że nasz występ mu się podobał. Spędziliśmy leniwe popołudnie. Dzień później już nie żył. Został pochowany na cmentarzu w Bawrzyszewskim, w rodzinnym grubowcu obok pierwszej żony Anny Jantar. Był bardzo. Bardzo utytułowanym człowiekiem. Na dziś to już wszystko. Jestem ciekawa, czy znaliście Jarosława Kukulskiego od tej strony. Trzeba przyznać, że zawsze był trochę w cieniu swojej żony. A może chcielibyście więcej dowiedzieć się o Monice Borys? Co słychać u niej dziś? Co się stało z jej karierą po rozstaniu z mężem? Dajcie oczywiście znać w komentarzach i jeszcze raz zachęcam Was, żebyście się zapoznali z linkiem, który zobaczycie w opisie, a także w pierwszym komentarzu poniżej. Pod tym linkiem możecie dowiedzieć się więcej na temat kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazywałam i polecałam, więc jeszcze raz zapraszam was serdecznie. No i oczywiście widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa! Dziękuję!